Naprawdę mamy dobry czas. Jestem wdzięczny Bogu za to spotkanie. Widzę, że ta grupa osób jest taka bardzo ożywiona. Bierzecie udział w zwiastowaniu, w tym, co się dzieje, i to jest fajne. Bo tak naprawdę atmosfera, którą tworzymy, przede wszystkim jest uzależniona od naszej postawy. Zauważcie, jeżeli jesteście na stałe w swoich kościołach, że nieraz, kiedy idziemy do naszych kościołów, to jest inaczej, niż kiedy wyjeżdżamy na dni skupienia na przykład. Prawda? A to dlatego, że wnosimy z sobą pewną atmosferę. Wnosimy z sobą nasze pragnienia, nasze chcenie. A jeżeli jest chcenie, to jest i wykonanie, mówi Boże Słowo. Moi kochani, temat, który jest w tym przedostatnim, dzisiejszym wykładzie, to zwycięskie życie. I powiem wam, że to wcale nie jest łatwy temat, dlatego że samo słowo zwycięstwo nie należy do moich ulubionych. Tak, wiem, że to dziwnie brzmi. Przecież zwycięstwo to jest takie pozytywne słowo. Tak, ale pamiętajcie, zwycięstwo zawsze jest skutkiem walki. A walka to już nie jest coś miłego. Wiecie, fajnie oglądać walkę czyjąś. Natomiast trudniej jest przechodzić własną. Zauważyłem, że dużo łatwiej jest mi modlić się o chorych, ale trudniej modlić mi się o siebie, kiedy ja jestem chory. O wiele łatwiej pocieszyć mi kogoś strapionego, niż pocieszyć samego siebie. A więc zwycięstwo zawsze związane jest z walką, którą mamy. W Psalmie 23 zwycięstwo Dawida, który nazywa Pana swoim pasterzem, jest w tym, że wytrwał w dolinie. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Ciemna dolina to miejsce, gdzie jesteś pozbawiony pozytywnych uczuć. Nic dobrego, tam nie ma fajnej atmosfery i dużego zgromadzenia. Tam jest wielka samotność i ciemność. Choćbym przed ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Laska i kij Twój, one symbolizują autorytet. Dla nas jest to Słowo Boże. One mnie pocieszają. I moi kochani, mówiąc o zwycięstwie, mówimy o walce. Mówiąc o walce, chciałbym mówić o zbroi Bożej. I to, co chciałbym, żebyśmy uczynili tego wieczoru, to, aby każdy pragnący. Ja zauważyłem, że pewne słowa Pan Jezus kieruje nie do wszystkich, ale do określonej grupy. Pamiętacie, Pan Jezus kiedyś nawoływał do przyjęcia Ducha Świętego i rozpoczął takimi słowami. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. On nie powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy. On powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. A więc do pewnej grupy osób on skierował to słowo. Do jakiej grupy? Grupy pragnących. Jeżeli nie pragniesz, niczego nie zrobimy. Takie teksańskie powiedzenie mówi, że możesz przyprowadzić konia do wodopoju, ale nie możesz zmusić go, żeby pił. A więc możemy coś zrobić, natomiast musi być otwartość naszego serca. I dlatego chciałbym, żebyśmy mówili na temat zbroi Bożej, a później w praktyczny sposób tę zbroję założyli. Czy możemy w praktyczny sposób zbroję Bożą założyć, która przecież ma obszar duchowy? Oczywiście, że tak. Wiele rzeczy duchowych dokonujemy w praktyczny sposób, a czynimy to poprzez wyznanie. Nasze usta tu odgrywają niesamowitą rolę. Nie macie pojęcia, jaka moc jest w naszych ustach. Dlatego ja bardzo zachęcam osoby, które na przykład znajdują się w trudnej sytuacji, aby nie wyznawały tylko tej sytuacji, ale żeby wyznawały Boże obietnice. Kiedy będziesz mówił przez dłuższy czas, jestem do niczego, to będziesz do niczego. Jeżeli przez dłuższy czas będziesz nazywał siebie głupkiem, to tak naprawdę tym głupkiem będziesz. Nasze słowa mają potężną moc. Zobaczcie, jeżeli popełniłem grzech, jakie potężną moc ma słowo, skoro Biblia mówi, kiedy wyznajemy nasze grzechy. Co robimy? Wyznajemy. Jak mogę opróżnić swoje wnętrze z grzechu,
który popełniłem. Przez ten grzech we mnie jest. Mogę zrobić tak. Dobra, postanawiam, że więcej nie będę tego robił. To jest bardzo dobre, ale co z tym, co już zrobiłeś? To w tobie jest. Prawda? A więc deklaracja poprawy nie rozwiązuje problemów, które były w przeszłości. A więc jak mogę tę duchową rzecz wyrzucić z siebie? Poprzez wyznanie. Kiedy wyznajemy, zobaczcie, jaka moc jest w naszym wyznaniu. Dlatego wiele razy Pan Bóg mówi, nawet do młodego proroka, do którego powiedział, oto dziś powołuję Cię na proroka narodów. A prorok powiedział tak, Panie, to niemożliwe, ja jestem zbyt młody. Wiecie, jak Pan Bóg odpowiedział mu? Nie mów, jestem młody, bo kogo ja poślę. A więc musimy też postawić, nazwijmy to straże przy naszych ustach, bo nasze usta, ja kiedyś powiedziałem, usta, oczy i uszy są drzwiami do naszej duszy. I to ma sens naprawdę, co w tej chwili powiedziałem. Więc będę chciał, żebyśmy na koniec tej usługi stanęli przed Panem i ubrali tę zbroję, o której mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan w 6 rozdziale od 10 do 20 wersetu. W końcu bracia, i nie tylko bracia i siostry, w końcu bracia moi, umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Zobaczcie, jakiego mamy przeciwnika. Apostoł Paweł i Biblia zawsze zachęca nas i pokazuje, twoim wrogiem nigdy nie jest człowiek. Człowiek może być instrumentalnie wykorzystany, aby stał się twoim wrogiem. Ale Pan Jezus mówi, człowiek nie jest twoim wrogiem. Człowieka masz błogosławić, nawet tego, który cię przeklina, dlatego że za tym przekleństwami stoi nieprzyjaciel. A ten nieprzyjaciel to jest duchowa istota, a nie fizyczna. I zobaczcie, apostoł Paweł nigdzie nie pokazuje, że walczymy z ludźmi. Nie walczymy z ludźmi. To jest bardzo ważne. Nigdy człowieka, bez względu na to, jaka krzywda cię spotkała, nie stawiaj jako swojego wroga i nieprzyjaciela. Twoim rzeczywistym wrogiem jest diabeł, a nie drugi człowiek. Z kim toczymy bój? Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, z zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I teraz Paweł mówi, dlatego, i to jest powód, dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. Wiersz 10. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. Co to znaczy umacniać się? I znów pozwolę sobie definicję, bo my nieraz operujemy słowa, które wydają nam się takie oczywiste, ale kiedy mamy podać definicję, to już jest nam troszeczkę trudniej. Więc co to znaczy umacniać się? Tak wygląda definicja słowa umacniać się. Stać się mocniejszym, trwalszym.
Drugie znaczenie słowa umacniać się to nabrać pewności co do czegoś, utwierdzić się w czymś. I takie militarne znaczenie słowo umacniać się, wzmacniać swoją siłę obronną, budując obiekty fortyfikacyjne i przygotowując się do działań bojowych. A więc generalnie mamy się umacniać w Panu, to znaczy stawać się coraz mocniejsi. Co to znaczy? Dzisiaj jestem mocny, ale wcale nie znaczy, że nie mogę być mocniejszy. I tak to trwa przez całe moje chrześcijańskie życie. Każdy następny dzień mogę stawać się mocniejszy, niż byłem poprzedniego dnia. I to jest proces. To nie jest jednorazowe wydarzenie, że wyjedziesz z dni skupienia mocniejszy, niż przyjechałeś. To dobrze, ale następne dni będą znów wymagać, żebyś był mocniejszy. A więc to umacnianie się w Panu to jest coś, co dokonujemy przez całe swoje życie. Umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. Są dwa zasadnicze miejsca, przez które umacniamy Jego moc. Jest to Golgota, czyli krzyż Jezusa Chrystusa, na którym On umarł, i Pięćdziesiątnica, miejsce, gdzie został zesłany Duch Święty. Golgota, dlatego że tam dokonana została zamiana. Potężna moc, która całkowicie zmieniła nasze życie, i Pięćdziesiątnica, czyli miejsce zesłania Ducha Świętego, gdzie zostaliśmy przyobleczeni mocą z wysokości, abyśmy to życie chrześcijańskie mogli prowadzić w zwycięstwie. Nie wiem, czy zauważyliście, kiedyś pewien autor powiedział, że żaden dyktator nie nałożył na swoich poddanych takie ciężary nie do uniesienia, jak Jezus Chrystus na swoich uczniów. I zaraz zadał pytanie, bo powiedzcie, jak zrealizować to, co Pan Jezus powiedział? Chorych uzdrawiajcie, trędowatych oczyszczajcie, umarłych wskrzeszajcie. I powiedział do swoich uczniów, że mają to robić. Czy jesteśmy w stanie sami z siebie to uczynić? Absolutnie nie, ale Pan Jezus, On nie pozostawił nas samych. On dał nam Ducha Świętego, aby poprzez moc Ducha Świętego było to wykonalne. I kiedy oni poszli, głosili, to później, pamiętacie tę historię 72, przybiegli z powrotem i mówią: Panie, nawet duchy złe są nam posłuszne i podległe. Czy dlatego, że oni byli tak silni? Nie, ze względu na Ducha Świętego, który spoczywał na nich. To On prowadził ich do zwycięstwa. A więc umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. Wiersz 11. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. I znów słowo ostać to znaczy ocaleć, przetrwać. Przetrwać sytuację, w której się znajduję. Przetrwać dramat, który spotkał moje życie. Wiele osób w momencie walki przegrywa. Dlaczego? Możemy powiedzieć tak, nie przetrwali. Ale Słowo Boże mówi, jeżeli nie przetrwali, to znaczy, że nie trzeba szukać u Pana Boga, dlaczego to się stało, ale coś było niewłaściwie z nimi i ze sposobem walki. Zbroja Boża jest po to, abyśmy ostali się. W zbroi Bożej zwyciężasz i pokonujesz nieprzyjaciela, którym jest diabeł. Większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Diabeł nie może w moim życiu triumfować tylko z jednego powodu, bo to życie już wypełnia ktoś, kto go zwyciężył 2000 lat temu na krzyżu, Jezus Chrystus. Jego pozycja, diabła, jest przegrana ze względu na obecność Jezusa w moim życiu. Czy to znaczy, że ja nie mogę przegrać?
Mogę oczywiście, bo to będzie zależało od tego, jaką mam relację z Jezusem Chrystusem. To, że ja mówię o relacji z Jezusem, to wcale nie znaczy, że ja tę relację mam. Wiecie, mogę mówić o miłości, w ogóle tej miłości nie mając. Mogę mówić o przebaczeniu, mając w sercu urazę. Mówić mogę o pokoju, żyjąc w strachu. A więc mówić można wszystko, ale czy to jest odzwierciedleniem tego, co w rzeczywistości jest w moim życiu? Większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. I to słowo, abyśmy mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Słowo zasadzka. Ono ma kilka znaczeń, między innymi. Ukrycie się gdzieś, aby kogoś zaatakować. Zobaczcie, co to znaczy. Diabelskie zasadzki, czyli co diabeł robi? Diabeł ukrywa się tak, abyśmy my o tym nie wiedzieli, po to, aby z ukrycia nas zaatakować. Dlatego nieraz nawet nie rozumiemy, dlaczego przegrywamy i mówimy, pastorze, nie wiem, dlaczego uległem. Nie wiem, po prostu przyszło to nagle. Jak wiele osób uzależnionych spotykam, które naprawdę mają żal w sercu i mówią tak, posłuchaj, nie wiem, nie rozumiem, dlaczego to zrobiłem, dlaczego poszedłem pić. I oczywiście od strony takiej psychologicznej można sobie tłumaczyć, o, wykręca się, nie wiem, no jakby nie chciał, to by tego nie zrobił. To nie jest do końca tak. Nieraz przychodzi presja, której sam nie rozumiesz. Robisz coś, co za chwilę, czego niesamowicie żałujesz. Żałujesz w sposób rzeczywisty. Pukasz się w głowę i mówisz, ja mogłem to zrobić. Uległeś komuś, kto się zasadził na ciebie tak, że tego nie zauważyłeś. Stało się coś, czego nie chciałeś, aby kiedykolwiek miało miejsce, ale nie udało się. Dlatego tym bardziej ta zbroja jest ważna, bo jej celem jest to, abyś ostał się przed zasadzkami. Zasadzka. Sytuacja zmuszająca kogoś do postępowania wbrew swojej woli. To też jest znaczenie słowa zasadzka. Posłuchajcie. Sytuacja zmuszająca kogoś do postępowania wbrew swojej woli. Pamiętam, jak trudno było mi odbudować wiarygodność moją w oczach mojej żony. Bo ona uważała, że wtedy, kiedy ja jej obiecałem, że już nie zobaczy mnie pijanego, pamiętacie, mówiłem to w swoim świadectwie, kiedy brałem dziecko 2-letnie na kolana i przysięgałem temu dziecku, że nigdy taty nie będzie widział pijanego, z moich oczu płynęły łzy, to postanowienie to nie było po to, żeby kogoś oszukać. Kiedy ja to mówiłem, miałem zaangażowane duszę, serce, całego siebie. Ja naprawdę chciałem to zrobić. Nie będę w tej chwili udowadniał nikomu tutaj, że naprawdę. Ale tak było. I później zawaliłem. Po kilku takich razach żona powiedziała, jesteś kłamcą. A ja robiłem coś, czego naprawdę nie chciałem zrobić. Wiecie, diabeł tak nami manipuluje, ale wszystko, jeżeli chcielibyśmy racjonalnie wytłumaczyć, nie jesteśmy w stanie. Zasadzka. I Pan Bóg mówi, przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się, zachować, ocaleć, przetrwać przed zasadzkami. Pamiętajmy, zasadzkie to jest coś, co jest robione z ukryciu. Gdybyśmy mieli tak twarzą w twarz diabła, o wiele łatwiej byłoby nam z nim walczyć. Ale to jest po pierwsze osoba duchowa, istota duchowa i nie wiesz, w którym miejscu on dzisiaj się czai na ciebie. Ma potężną moc, ale nigdy nie taką jak Pan Jezus. To jest bardzo ważne. I ona czeka, żeby znaleźć miejsce, by ci przyłożyć. Łatwo jest robić to, kiedy nie ma do czynienia z dzieckiem Bożym. Kiedy jest dziecko Boże, to wtedy co diabeł robi? Diabeł krąży jak lew ryczący i czyha,
aby pochłonąć. Czyli czeka na twój błąd. Czeka na coś, co pozwoli mu uderzyć, wysłać skutecznie pocisk w twoje serce. Jak często mu się to udaje. Wiersz 13. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Werset 13 mówi weźcie, a werset 11 mówi przywdziejcie. Teraz bierzemy, a później zadecydujesz, co z tym zrobisz. Słowo wzywa, abyśmy byli przyodziani. Samo posiadanie zbroi nie czyni mnie bezpiecznym. Samo posiadanie Biblii nie czyni mnie bezpiecznym. Biblia nie ma żadnego znaczenia, jeżeli ona tylko leży na półce. Jeżeli myślisz, że mając w domu Biblię, twój dom jest bardziej chroniony, to w zasadzie bawisz się w okultyzm. Bo książka nie chroni cię przed niczym. Natomiast treść ciebie chroni. I nie litera, bo litera nie ma mocy, ale duch, który ożywia tą literę, on ma siłę przemieniać twoje życie i dawać tobie zwycięstwo. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Słowo opór to jest przeciwstawienie się czyjejś woli lub przemocy, lub nieuleganie jakiejś sile. Sile całego piekła, które będzie chciało uderzyć w ciebie. A więc mamy 7 elementów zbroi. Zauważyłem, że są kaznodzieje, którzy pokazują 6 elementów zbroi. Ja uważam, że ten fragment mówi o 7 elementach. Pierwszy element to pas prawdy. Drugi element to pancerz sprawiedliwości. Trzeci element to obuwie doświadczenia Ewangelii. Czwarty element to jest tarcza wiary. Piąty element przełbica zbawienia. Szósty element miecz ducha. Ale siódmym elementem dla mnie jest ostatnie słowa w każdej modlitwie. Modlitwa nasza. Modlitwa jest częścią naszej zbroi. I teraz po kolei. Pas prawdy. Kiedy ja mam pas, ten pas ma ważną rolę. On czyni, że spodnie mi nie spadają. On doprowadza do tego, że przez pas bardziej ściskam spodnie do swojego ciała. Pas ma takie znaczenie. Jeżeli nie będziemy mieli pasa, co chwilę będziemy musieli zrobić sobie w ten sposób. Prawda? Albo takie spodnie dopasować, żeby tego nie czynić. Pas, dla mnie pas w rzeczywistości duchowej, to jest bliska relacja z Bogiem i z Jego Słowem. Nacisk na słowo bliska. Relacja jest to społeczność, którą masz z drugą osobą. Relacja to nie jest coś, co powinieneś z Panem Jezusem mieć od czasu do czasu. Słowo Boże mówi, abyśmy trwali w społeczności z naszym Panem. I teraz na tyle będziesz w relacji z Panem Jezusem, na ile Go pokochasz. Z osobą, którą kochasz, będziesz częściej i chętniej przebywał niż z osobą, która jest tobie obojętna. Ja bardzo kocham moją żonę. Przed chwilą z nią już rozmawiałem. Już gdzieś na Facebooku pojawiły się zdjęcia z pierwszego dnia dni skupienia. Zyguś Krzywoda gdzieś tam zamieścił. A więc stara się śledzić. Przypomina mi i mówi, a jesteś dobrze ubrany? Ja mówię, tak, kochanie. Ja ją bardzo kocham.
Wiecie, ja do wielu ludzi dzisiaj nie dzwoniłem, w zasadzie do nikogo nie dzwoniłem, ale chyba już 3 albo 4 razy dzwoniłem do tej, którą kocham, do mojej żony. Naprawdę, ja znam wiele kobiet. W naszym kościele jest 50 kobiet. Wiecie, ja nawet o nich nie myślę. Teraz tak mówiąc, zaczynam sobie przypominać, że one są. I my nieraz tak przypominamy sobie o Panu Jezusie. Aha, no tak, ja też w Niego wierzę. Wiecie, relacja wypływa z naszego serca. Pamiętacie, co słowo mówi? Tam jest twój skarb, gdzie jest twoje serce. A więc nie możesz mieć dobrej relacji z Panem Jezusem, jeżeli jesteś obojętny, jeżeli chodzi o Jego osobę. Albo przypominasz sobie tylko wtedy, kiedy masz jakiś problem. Kiedyś ktoś pięknie powiedział, żebyśmy tak potrafili wołać do Pana Boga, może inaczej, potrafimy niesamowicie wołać do Pana Boga, kiedy mamy jakąś bardzo trudną sytuację, a dlaczego nie potrafimy tak samo do Niego wołać, kiedy wszystko jest w porządku? Wiecie, ja kocham moje dziecko, to już jest duży chłopak, ale nie chcę jako ojciec, który go kocha, tylko być dla niego pogotowiem ratunkowym, kiedy się coś dzieje. I chyba nie byłoby mi bardziej przykro, kiedy on by ze mną się kontaktował tylko wtedy, kiedy ma jakiś problem. My sobie normalnie rozmawiamy. Chcemy przebywać sobą. Dlaczego? Dlatego, że jest miłość. I tego nie jesteś w stanie zastąpić. Możesz modlić się z przymusu i o tym będziesz musiał sobie przypominać. A możesz modlić się, czekając już na ten moment, kiedy znów się spotkasz z Panem, dlatego że Go kochasz. Słowo Boże mówi, Psalm 119, werset 160. Prawda jest treścią słowa Twego i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok. Izajasz 45, 23. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginało wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język. To są słowa, które wypowiedział Bóg. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda. Słowo Boże jest prawdą. I dlatego Kościół modli się, Panie, poświęć nas w prawdzie swojej. Jeżeli byście zobaczyli, Słowo jest prawdą, a Pan Jezus mówi, ja jestem droga, prawda. Zobaczcie, Słowo jest Słowem prawdy i Pan Jezus jest prawdą. Czy Pan Jezus ma jakąś społeczność ze Słowem? On jest Słowem. Na początku było Słowo, a Słowo było Bogiem i Bogiem było to Słowo. Ono było na początku u Boga. Przez Nie wszystko powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie i 14 werset, a Słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas. I jest to oczywiście Jezus Chrystus. Więc mówiąc Bóg i Słowo, mówimy o jednym. Ale pamiętajcie, nie chodzi o literę. Chodzi o Ducha, który to Słowo ożywia i czyni je żywym. Jeremiasz, 7 rozdział, 28 werset. Mów więc do nich. To jest ten naród, który nie usłuchał głosu Pana, swojego Boga i nie przyjął przestrogi. Zaginęła prawda, starta została z ich ust. Zobaczcie, w jaki sposób zaginęła prawda.
pierwsza część. Nie usłuchał głosu Pana swojego Boga i nie przyjął przestrogi. W ten sposób zaginęła prawda. Bo Słowo Boże jest prawdą. I 17:17 Ewangelia Jana. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Fantastyczny werset Bożego Słowa. A więc mamy pas prawdy. Następnie pancerz sprawiedliwości. To jest dzieło krzyża. To jest to, co stało się na krzyżu Golgoty. Ciekawa rzecz, kiedy weźmiemy rzymski pancerz, który był wzorem dla apostoła Pawła, żeby te elementy pokazać, to nie wiem, czy wiecie, ale pancerz chronił tylko klatkę piersiową, tu korpus. Z tyłu był zapinany na rzemienie. Plecy były odsłonięte. To miało przede wszystkim jeden ważny cel. Żołnierz rzymski nigdy nie odwraca się plecami do wroga i nigdy od niego nie ucieka. Nawet kiedy Rzymianie walczyli, na pewno widzieliście już na filmie taką sytuację, że więcej wojsk było przeciwnika, to w tym momencie żołnierze stawali do siebie plecami i w ten sposób walczyli. Jeden chronił drugiego. Pamiętaj, to jest ważne, żeby zrozumieć, że diabeł też o tym wie. I to jest to, że on czeka, kiedy odwrócisz się plecami, aby ciebie zaatakować. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Sprawiedliwość to znaczy relacja człowieka z Bogiem, który uznaje Boże prawa i Boże panowania. Słowo Boże mówi, że Pan Jezus stał się grzechem na krzyżu, abyśmy my stali się Jego sprawiedliwością. Ta sprawiedliwość nie wynika z Twojej dobrej czy złej woli. Boża sprawiedliwość nie ma nic wspólnego z Twoimi dobrymi czy złymi uczynkami. Bo to tak naprawdę nie jest Twoja sprawiedliwość. To jest sprawiedliwość, którą mamy przez łaskę od Pana Jezusa Chrystusa, bo On jest naszą sprawiedliwością. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi. I żebyśmy zawsze pamiętali, że chodzimy w Jego sprawiedliwości. To jest fantastyczne. To, co Pan Jezus dla nas uczynił. W Ewangelii Mateusza, 5 rozdziale, 6 wersecie, w kazaniu na górze, 4 błogosławieństwo, które jest zapisane w 6 wersecie. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 10 werset tego rozdziału mówi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. A w 20 wersecie Ewangelii Mateusza, 5 rozdziału, albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Wiem, że nam łatwo jest przyjąć te słowa, bo faryzeusz kojarzy nam się z taką obłudną postacią. Ale słowo faryzeusz nie znaczy obłudnik. To jest potoczna nazwa wynikająca z tego, w jaki sposób oni się zachowywali. To była nazwa stronnictwa religijnego, którego charakteryzował bardzo wysoki poziom etyczno-moralny. To byli ludzie, którzy naprawdę żyli na wysokim poziomie etyczno-moralnym. Ale Pan Jezus mówi, wasza sprawiedliwość musi być większa. Bo często ich sprawiedliwość wynika z powierzchownego postępowania, w które nie mają zaangażowanych swoich serc. I to jest ich obłudą. Wasza sprawiedliwość musi płynąć od wnętrza. Ja mogę coś zrobić dla ciebie,
żeby zrobić dobre wrażenie, a mogę ci to samo zrobić, aby tobie pomóc. Która motywacja jest właściwa? Kiedy byłem młodym kaznodzieją i wiedziałem, że Pan już mnie używa, chciałem bardzo modlić się o chorych. I nie rozumiałem, dlaczego modlę się o chorych, a oni nie są wcale uzdrawiani. I kiedy któregoś czasu znów się o kolejną chorą osobę modliłem i kolejny raz ta osoba nie została uzdrowiona, zadałem pytanie: Panie Boże, dlaczego? Pan Bóg odpowiedział mi pytaniem: Synu, wejrzyj w swoje serce i odpowiedz sobie, dlaczego chcesz, aby oni byli uzdrowieni? Nie wiem, czy chcecie to usłyszeć. Ja wiem, takie rzeczy to chce się usłyszeć, kiedy lanie się dostaje. Wiecie, dlaczego ja tak modliłem się o chorego? Wiecie, co było w moim sercu? Jak on zostanie uzdrowiony, mój prestiż jak wzrośnie. Oczywiście nikt tego nie był w stanie zobaczyć. Robiłem to z największą pokorą, jaką potrafiłem wywołać na sali. Och, ja sługa nieużyteczny. Ale ja wiem, co jednocześnie było w moim sercu. To jest faryzeizm. Kiedy zmieniłem moją motywację, wtedy zaczęły się dziać niesamowite rzeczy. A więc kiedy wasza sprawiedliwość nie będzie większa, pancerz sprawiedliwości, on nie tylko pozwoli dokonać, ale pozwoli cię uchronić. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. A więc mamy pancerz sprawiedliwości. Obuwie, by nieść świadectwo Ewangelii i obuwszy nogi, by być gotowi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Kiedy głosimy Ewangelię, jesteśmy na pierwszej linii frontu. I bracia liderzy, zwłaszcza w służbie, w której widzimy, jakie spustoszenie robi diabeł, chcę wam powiedzieć, diabłu się nie podoba to, co robicie. Pierwszy raz w Ustroniu na dniach skupienia byłem, i teraz nie wiem, albo to był 86, albo 87 rok, ale bardziej 6, czyli 28 lat temu. Były nie tylko dni skupienia, ale później organizowałem konferencję, gdzie było tylu ludzi, którzy chcieli pracować wśród ludzi uzależnionych na konferencji, co dzisiaj osób. I byli to liderzy, którzy chcieli pracować wśród ludzi uzależnionych i byli przekonani, że to jest ich powołanie. Wiecie, ilu z nich odpadło? A może wypadło? Jak wielu z nich nie wytrzymało presji tej służby? Tu nie chodzi o to, że pomagamy osobom, które mają bardzo poważny problem, ale my wchodzimy w obszar duchowy, który jest bardzo niebezpieczny. Za alkoholizmem, narkomanią idą inne jeszcze rzeczy. Idą wszystkie grzechy, jakie można sobie wymyśleć. Ilu tak naprawdę, ile osób dzisiaj uzależnionych jednocześnie ma problem z pornografią? Ile osób ma problem z hazardem? Ile osób dopuściło się w przeszłości czegoś, o czym chcielibyśmy zapomnieć, żeby nikt tego nie wspominał? Wiecie, diabeł dokonał wielu rzeczy. Okultyzm. Jest wiele rzeczy, które doprowadziło, że człowiek stał się świątynią nie Ducha Świętego, ale mnóstwa demonów. I kiedy wchodzimy, to tu nie chodzi tylko o umaralnienie tego człowieka. Tu chodzi o to, żeby dać mu wolność. Wiecie, mała niewola, mniejszy wysiłek, aby uwolnić. Większa niewola, wysiłek jest o wiele większy.
I nieraz później nie rozumiesz, jak to jest, pomagam ludziom, tak fantastycznie się modliłem, przychodzę do domu, a nagle przychodzi na mnie zniechęcenie, frustracja, czy to wszystko ma sens, czy nie lepiej czymś innym się zająć, skąd to się bierze? Obszar walki jest bardzo poważny i dlatego Pan daje buty. Pamiętacie ten piękny werset, też taki militarny? Oto daję wam moc, byście deptali po wężach, skorpionach i wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. Nie próbujcie tego robić na boso. Nigdy po wężach nie depta się na boso. Kiedy byłem w Afryce, byłem na plantacji, to była chyba kawa czy herbata. I mówię, wow, jakie fajne pole, lecimy robić zdjęcie. I wiecie, wskoczyłem w tę herbatę czy kawę i mówię, róbcie. A zauważyłem, że jeden z braci Nigeryjczyków krzyczy, czy Zambii, wychodź, wychodź. Ja mówię, co on tak krzyczy na mnie? Kiedy wyszedłem, mówię, co jest? A on mówi, człowieku, nic cię nie ugryzło, ty wiesz, ile tu jest żmij jadowitych w tych właśnie herbacianych? Zauważ tych ludzi, co pracują. I zauważyłem tych ludzi. Jedną rzecz, którą każdy miał, to takie wysokie, takie gumowo-filcowe buty. Dziękuję Bogu, że nic się nie stało. Ale to było bardzo nierozsądne, co zrobiłem. Mogłem się usprawiedliwić, ale ja nie miałem świadomości. Myślisz, że żmija kąsi tych, którzy tylko w uświadomieni są? Jak często na nieświadomość naszą zrzucamy odpowiedzialność za to, co zrobiliśmy. Bo ja nie wiedziałem. A więc potrzebujemy buty, aby one nas chroniły. Kościół to piękna oblubienica w pięknej białej sukni, ale ubrana w wojskowe buty. Pamiętam moich przyjaciół, Robert i Shirley Barfoot. Oni przez 20 lat byli misjonarzami w Polsce. Są z Wielkiej Brytanii, mieszkają koło Bristolu, już wrócili do swojego kraju. Byli w naszym ośrodku i akurat głosili rezydentom, ale też ustalaliśmy plan naszego wyjazdu na Ukrainę. Byłem wtedy przeziębiony, miałem jakiś katar, gardło mnie bolało, więc poszedłem tam na spotkanie, które oni prowadzili. I kiedy spotkanie zbliżało się do końca, już właściwie była przerwa, mówię, przepraszam kochani, mam taką prośbę, czy byście mogli pomodlić się, dlatego że jestem przeziębiony, jadę na ewangelizację, pomódlcie się o mnie. I prosiłem ich i oczywiście braci, którzy w ośrodku są, rezydentów naszego ośrodka. Więc oni podeszli do mnie, nałożyli na mnie ręce, zaczęli się modlić i wiecie, taka moc stąpiła, jak wczoraj słyszeliśmy tę siostrę. Po prostu nagle poleciałem do tyłu, ktoś mnie podtrzymał, i leżałem na ziemi. I wiecie co? Chciałem nogę podnieść i nie byłem w stanie podnieść. Miałem odczucie takie, jakby ktoś nałożył na moje nogi ołowiane buty. I kiedy oni podali mi rękę, ja mówię, wiecie co? Ja nie mogłem właściwie wstać, ale czuję, jakbym miał takie ołowiane nogi, jakby jakieś buty ołowiane. I wtedy Robert mówi... Bóg tobie mówi, oto przywdziewa ci obuwie do tego, aby śmiało głosił Ewangelię. Pojechaliśmy razem na Ukrainę. Pamiętam, była to chyba czwarta czy piąta już duża ewangelizacja. Po tej kolejnej ewangelizacji on podszedł do mnie i mówi, Marek, widzisz te buty, które masz na nogach? Potężne objawienie mocy Bożej. A więc to jest obuwie do śmiałego zwiastowania Ewangelii pokoju. To jest Boży pokój, szalom, który przewyższa ludzki rozum. Pokój, który strzeże naszych serc w najbardziej niepokojących momentach naszego życia. Wiecie, łatwo jest mieć pokój wtedy, kiedy wszystko jest w porządku. To wtedy mówisz, ach. Chociaż ja nie wiem, czy to można nazwać pokojem, czy raczej spokojem, jakimś relaksem, w którym się znajdujesz. Bo ten pokój, który daje Bóg, to jest pokój,
który masz w sercu, niezależnie od sytuacji, w której się znajdujesz. Pan Jezus miał ten pokój. Pamiętacie, pewnego dnia wszedł do uczniów swoich po zmartwychwstaniu i powiedział tak: pokój mój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. On był źródłem tego pokoju. Gdzie możemy ten pokój zobaczyć? Pamiętacie tę historię, jak Pan Jezus przepływał z uczniami z jednego brzegu na drugi brzeg Morza Galilejskiego i powstała wielka burza? Uczniowie byli przerażeni. Krzyczeli: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? A on spał na wezgłowiu. Spał? To on miał w takim razie jakieś problemy, że spał. Wiecie, w takich sytuacjach nie śpisz. W naturalny sposób się budzisz. Oni widzieli sen, ale tak naprawdę to był pokój, który miał Pan Jezus. Dlaczego myśleli, że śpi? Bo gdyby nie spał, to uważali, że powinien tak samo panikować jak oni. Bo to nie jest normalne zachowanie. A więc, abyśmy byli zwiastunami Ewangelii pokoju. Tarcza wiary. Tutaj apostoł mówi: a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Tarcza zawsze jest połączona z mieczem. Tarcza to wiara, a miecz to Słowo Boże. Wiara i Słowo muszą być zawsze razem. Bo wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże przychodzi. Wiecie, ja nie wierzę tak bardzo w uzdrowienie, jak bardziej swoją wiarę kieruję na tego, który uzdrawia. Ja nie jestem skupiony na uwolnieniu. Ja jestem skupiony na tym, który uwalnia. My bardzo często jesteśmy skoncentrowani na darze, a powinniśmy być skoncentrowani na dawcy. Dlatego ta wiara nie wypływa z mojego chcenia czy niechcenia, ale ta wiara oparta jest o Boże Słowo. Tarcza i miecz są połączone razem. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Wiara jest pierwszą rzeczą, którą musimy posiadać, przychodząc do Boga. W liście do Hebrajczyków, 11 rozdziale, 6 wersecie. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Pytanie. Czym On nagradza tych, którzy Go szukają? Odpowiedź banalnie prosta. Tym, że Go znajdują. Słowo Boże mówi: szukaj, a znajdziesz. Kiedy szukam Pana Boga, to co znajduję? 5 złotych? Nie. Kiedy szukam Pana Boga, znajduję Pana Boga. A więc kto szuka Boga, ten Go znajduje. On wynagradza tych, którzy Go szukają. Czym? Że Go znajdują. Znajdują, to znaczy wchodzą w relację z Nim. Znaleźć Boga, to nie znaczy usłyszeć o Bogu. Ja będę to przez ten cały czas powtarzał i mówię, to już wiem w ciągu dzisiejszego dnia już tyle razy, że inną rzeczą jest wiedzieć, a inną rzeczą jest znać. Ja wiem o wielu fantastycznych ludziach, z których osobiście tylko niektórych znam. Znam ludzi,
Znam. No kogo znam? Znam na przykład, jak on się nazywa, ten z Microsoftu? Gatesa, tak, Gatesa. Znam prezydenta Obamę, znam, ale muszę dodać, ze słyszenia. Posłuchajcie, posłuchajcie, a ilu z nas tak naprawdę zna tak Pana Boga? Czy właśnie często w ten sposób nie znamy Pana Boga? No przecież ja wierzę w Niego, ja wiem, że On przecież jest w niebie, tak? No przecież, no a co, prezydent Obama nie jest w Białym Domu? Też o tym wiem. Wiecie, to znać, a znać. Informacja, a relacja. To, że mam o nich informację, to nie znaczy, że mam z nimi relację. Pan Bóg pragnie, abyśmy nie mieli o Nim informacji. Jego pragnieniem jest, abyśmy mieli z Nim relację. Dlatego Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. Kiedy czytam tę historię i przyszedł do Niego trędowaty z prośbą, upadł na kolana i rzekł, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Skąd on wiedział, że Pan Jezus może to zrobić? Odpowiedź zawsze jest ta sama. Słyszał o Panu Jezusie. Ale zobaczcie, jakiekolwiek miał informacje o Panu Jezusie, mógł nawet powiedzieć, ja mam tyle już o Nim informacji, jakbym Go znał osobiście. Bo można o kimś mieć tyle informacji, że wydaje ci się, że ty już Go znasz. A jednak cały czas był pokryty trądem. Co jeszcze mogę zrobić? Co jeszcze mogę dowiedzieć się o Panu Jezusie, żeby ten trąd zszedł z moich rąk? Ty nie potrzebujesz już nic wiedzieć. Ty potrzebujesz z Nim się spotkać osobiście. Zawsze cuda wynikały z osobistego kontaktu z Jezusem. Nawet jeżeli Pan Jezus uzdrawiał na odległość, na ogół osoby, o które przychodziły inne osoby, na przykład ten setnik, prawda, który prosił o swojego sługę. Ale zobaczcie, ten setnik przyszedł do Niego i powiedział, Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Te rzeczy wynikały. Kobieta cierpiąca na krwotok, bo to chyba to była ta historia, prawda? I przyszła z tyłu i dotknęło się kroju szaty Jego. Skąd ona wiedziała? Ona najpierw dużo słyszała o Panu Jezusie, ale wszystkie informacje, które miała, i tak nie czyniły ją wolną od jej choroby. Ona musiała osobiście przyjść do Niego. Potrzebowała spotkać się. Szukała i znalazła. A więc relacja jest ważniejsza niż informacja. Nasza duchowa walka będzie wynagrodzona. Wynagrodzona zwycięstwem, jeżeli będziemy stać mocni w wierze. Przyłbica zbawienia. Przyłbica to znaczy hełm. I to jest jedna z najważniejszych części zbroi Bożej. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Główny cel pocisków złego to nasz umysł. Jeżeli diabeł kontroluje twój umysł, to kontroluje całe twoje życie. Dlatego umysł musi być szczególnie kontrolowany. On całą machinę stworzył, żeby dostać się do twojego umysłu. Zobaczcie, jaki cel mają te wszystkie reklamy przedświąteczne. Żeby owładnąć twój umysł i abyś im uległ. Czy Bóg nie wie, że człowiek został stworzony przez Boga? Jedną z piękniejszych rzeczy, którą posiadamy, to seksualność. Jak myślicie, czy diabeł o tym wie? Oczywiście. I to, co jest piękne, chce tym zniszczyć nasze życie. Poprzez pornografię. Poprzez niemoralność. Zobaczcie, co wykorzystuje nasze oczy. Jeżeli diabeł kontroluje twój umysł, to kontroluje całe twoje życie. Zobaczcie, drugi list do Koryntian, 4, rozdział 4, werset. W których Bóg świata tego, tu jest mowa o diable,
zaślepił umysły niewierzących, niesłyszących o Panu Bogu. Tutaj nic nie ma mowy o niesłyszących o Panu Bogu. Niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Dlatego dla wielu ludzi trudno sobie uzmysłowić, że można mieć w ogóle relację z Panem Jezusem, taką bardzo osobistą. Stary, sobie wmawiasz. Co ty gadasz, słyszysz Boga, z psychiatrą się spotkaj. Schizofrenia, on ma jakieś omamy wzrokowe i słuchowe, mówi, że coś widzi i słyszy po nocy. Kto takie rzeczy mówi? Ktoś, kto nie ma żadnych duchowych doświadczeń. I wszystko podpina pod chorobę. Bo można mieć omamy. Oczywiście, one są częścią różnych chorób. Ale zobaczcie, nieraz ludzie, którzy mówią, jestem wierzący, kiedy słyszy kogoś, kto mówi i Pan w modlitwie do mnie przemówił, mówią, on ma jakiś odpał. Bo tak naprawdę nigdy sam nie miał tak bliskiej społeczności, a jego umysł jest tak zaślepiony, że wydaje mu się, że Pana Boga można tylko sprowadzić do sfery intelektualnej. Aż taki ubogi to Pan Bóg dla nas nie jest. Pierwszy Tesaloniczan. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziejmy pancerz wiary i miłości oraz przełbice zbawienia. Piękny werset, list do Rzymian 12:2. I nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. Pierwszy Piotra. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwimy będąc. Zobaczcie, ile fragmentów mówi na temat naszego umysłu i na tego, jak bardzo musimy go strzec. Ile zniechęceń przychodzi na nasze życie. To są te pociski. Jesteś w sytuacji i mówisz, nie ma wyjścia, nie widzisz żadnego wyjścia. Tam wewnątrz się nakręcasz, że to już koniec. Ile jest w małżeństwach podejrzliwości. Diabeł potrafi tak nakręcać sytuację. Nagle ktoś wrzuca, a co ty myślisz, że ten twój to jest taki wierny tobie? I nagle kobieta idzie z taką myślą i wiecie, co w jej głowie się robi? Zobaczcie, co alkoholizm potrafi robić. Jest taki zespół psychiczny u ludzi uzależnionych, gdzie mają niesamowitą podejrzliwość seksualną względem swoich na przykład żon, gdzie obwąchują bieliznę osobistą i szukają dowodów, że zostali zdradzeni. To już nie jest sprawa, czy zostali zdradzeni, tylko dowodów, które poświadczą, że zostali zdradzeni. A wszystko dzieje się w głowie. Widzicie, to jest niesamowita rzecz. Zobaczcie, jakie różne rzeczy mogą dziać się w głowie. Mamy tę samą osobę, są dwie osoby. Ja mówię tak, wiesz, znam tego człowieka, jest to bardzo miły człowiek. A drugi obok mnie stoi, miły człowiek, ten drań? I nagle mówi o jakimś złym doświadczeniu. Ja słuchaj, mówię, zaraz, czy my mówimy o tym samym człowieku? Tak, o tym samym człowieku, ale jakże różnie możemy go widzieć. Jeden widzi w nim w porządku faceta, a drugi bardzo negatywnego. Oceniamy ludzi, sytuację poprzez osobiste doświadczenia, a wszystko dzieje się w naszym umyśle. Rzeczywistość wcale nie jest taka, jaka jest. Rzeczywistość jest taka, jaką stworzyłeś sobie w twoim umyśle. Umysł to potężna siła. My wcale nie jesteśmy Panem Bogiem, że potrafimy wszystko tak odróżnić i potrafimy tak wszystko obiektywnie dostrzec. Nie jesteśmy obiektywnymi osobami. Zobacz, ile razy podejmujesz pewną opinię nie na podstawie tego, co widziałeś u danej osoby, ale na podstawie tego, co o tej osobie usłyszałeś. Wiecie, takich śmieci Facebook jest pełen. Ile tam mówi się negatywnych rzeczy o ludziach i później inni to przechwytują i rzucają dalej. I ja mówię coś do ciebie negatywnego o tym człowieku i jak nagle patrzę, uzyskałem cel, bo co zauważam? On już go z daleka mija. Bo co?
bo już trzeba wiedzieć, że to jest nie halo, bo ja o nim już wiem coś. Co wiesz? To, co ja cię nakręciłem? Jak łatwo dajemy się poddać takim manipulacjom, a wszystko dzieje się w naszym umyśle. Dlatego musimy mocno mieć założoną przyłbicę zbawienia, aby ona chroniła nasze umysły przed pociskami złego. Miecz ducha, Słowo Boże. I ta ostatnia element, modlitwa. I przejdziemy do modlitwy. Żołnierz musi być czujny, by wróg go nie zaskoczył. Tą czujnością jest gotowość i modlitwa. O tym mówi Pan Jezus. 26 i to będzie ostatni już fragment. 26 rozdział Ewangelii Mateusza. Wtedy mówi do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Czuwajcie znaczy módlcie się ze mną. Czuwajcie to nie znaczy, no sobie obserwujcie, co jest dookoła. To było czuwanie modlitewne w modlitwie, a więc zobaczcie. Wtedy mówi do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. I wrócił do uczniów i zastał ich śpiących i mówił do Piotra: tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? I znów czuwać znaczy modlić się, bo co Pan Jezus robił, kiedy odszedł od nich? Modlił się do Ojca. Jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Czyje pokuszenie? Oczywiście, pokuszenie diabła. Czy ostatecznie, kiedy później widzimy to, co się stało, widzimy owoc braku czuwania? O tak. Każdy z uczniów, a najbardziej jest wyeksponowany Piotr, zaparł się Pana Jezusa. Nie byli na tyle silni, aby dać odpór, a byli Jego najbliższymi uczniami. I mam tutaj to słowo czuwajcie, które pojawia się w wielu miejscach, w Ewangeliach, w dziejach apostolskich, w listach, ale tego już nie będę czytał. Zachęcam was do lektury Bożego Słowa.